Czym innym jest bycie zatruwaczem wody i byciem niemiłym, kimś, kto jest niezaangażowany, tak absolutnie, jakby po prostu psuje atmosferę, a czym innym nieposiadanie kompetencji miękkich, bo mówię, można nie posiadać tych kompetencji miękkich tak. za bardzo, ale po prostu robić robotę i być uczciwym. I to jest zupełnie co innego, tak. a uważam, że w książkach pisze się o tym, że właśnie każdy programista to musi być, Bóg wie ile kompetencji. Nie, nie musi. Nie, nie to, musi. Ma swoją nie. robotę, póki jest uczciwy i okej, w porządku w stosunku do innych, to nie musi posługiwać się kwiecistą polszczyzną, nie musi mówić każdemu komplementy, mm-hmm. nie musi zawsze mówić dziękuję i do widzenia. Może powiedzieć, dzisiaj zrobiłem to, jutro mm-hmm. będę robił to, mam takie problemy, dziękuję, do widzenia. No. Nawet bez dziękuję, do widzenia. Zgadzam się i wiesz co, odnośnie to chociażby do tego odniosę, bo będziemy też mówić trochę o takich głupotach czy rzeczach, które się nie przydadzą w zarządzaniu. Ja zawsze jak z ludźmi zaczynam gadać o tym osławionym feedbacku, o którym się po prostu już go tak się mnie. Porozmawiajmy o feedbacku. Porozmawiajmy tak. o feedbacku. To ludzie się już spodziewają, że mi pokażę kanapkę albo jakiś inny model i tak dalej. A ja mówię nie. Słuchajcie, bo to jest takie w ogóle ulubione moje pytanie, którym wszystkich męczę. Mówię i to jest już tam, które jest tam spotkanie ze mną, bo to już wiedzą o co mi chodzi. Ja mówię, jakie jest pierwsze i najważniejsze pytanie, jakie musicie sobie zadać, zanim kogoś skrytykujecie? No i oni już wiedzą, pytają, po co? Ja mówię, no właśnie. I jeśli odpowiedzią na to pytanie będzie, żeby ta osoba następnym razem zachowała się trochę inaczej, żeby trochę zmienić jej perspektywę, czyli wy wejdziecie w tę rozmowę z uczciwą intencją, to w dupie jakikolwiek framework, cokolwiek własnymi słowami powiecie i tak dalej, to to już jest naprawdę nieźle. Problem jest właśnie taki, że ludzie się uczą jakichś modeli, kanapek, FUKO, czegokolwiek innego, ale wchodzą dalej z tą ujową intencją, czyli na przykład są bucami, chcą, takim typowym przykładem złej intencji w feedbacku jest pokazanie, że to ja jestem szefem i ja wiem lepiej, jestem zajebisty. Nie? I tu do tego dodaję dodatkowe, po co? Mówię, coś w przedszkolu nie poszło, pani cię nie przytulała, to zespół to nie jest miejsce, w którym wiesz, w którym masz sobie swoje kompleksy leczyć. Ja oczywiście tak półprześmiewczo, wiadomo, że nigdy bym tak nikomu w twarz nie powiedział, chyba że ktoś już jest całkiem taki gruboskórny i tyle, ale to są takie podstawowe rzeczy i na nich można później doskonalić, jeśli ktoś jest faktycznie zainteresowany, to sobie poczytać sobie o jednym modelu, drugim i wtedy ta osoba zacznie je fajnie stosować, ale jeśli coś tu z tobą w środku jest nie tak, no kurde, no prawda jest taka, że dużo z nas jest zaburzonych w jednym, a ja to tak prześmiewczo powiedziałem, ale tu nie wiem, tu ktoś jakąś traumę przeżył, tu coś tam, tu rodzice się rozwiedli i tak dalej. Mamy dużo tych takich zwichrowań i dopóki, że tak powiem, nie jesteśmy na jakimś tam normalnym poziomie wewnętrznie, to te wszystkie dodatkowe NVC i tak dalej, to co tam też z Jędrzejem rozmawiałem tutaj, przygotowując się do tej rozmowy, czyli non-violent communication, to z tego wychodzi trochę jakiś kaleki efekt, a nie to, co o tym naprawdę chodzi.